Cześć. Cześć, Tubinka i Peri w programie Kupa Chrustu. Dzisiaj kontynuujemy temat związany z kreowaniem naszej rzeczywistości, ze zdrowym myśleniem i o tym, w jaki sposób być w tu i teraz i kierować naszymi myślami, żeby chwytać to, co nam służy i co jest dla nas dobre i żeby tym rzeczom, które nam nie służą, w zdrowy sposób po dorosłemu podziękować i powiedzieć im B. Tudzież pa. Czy czujecie czasami, jakby cały świat osądzał wasze decyzje? Jakby zmiana zdania była wstydliwym nietaktem, zawrócenie z wybranej drogi porażką, a rozstanie przestępstwem? Zostańcie z nami, by zrzucić ten ciężar. Dlaczego tak trudno jest nam odpuścić sobie te przekonania, które nam nie służą? Oraz jak je zobaczyć? Dlaczego zmienianie poglądów wydaje się nam być nieakceptowane? Od maleńkości system uczy nas niczego nie kwestionować. Niemalże automatycznie włącza nam się wtedy wewnętrzny krytyk. Co ludzie powiedzą? A co, jeżeli się myliłem? Jeśli się myliłem, to znaczy, że nie miałem racji, a to znaczy, że pewnie jestem do kitu. I wszyscy będą się ze mnie śmiali, albo powiedzą, że jestem niepoważny. Wszystko to generuje w nas wielkie pokłady złego samopoczucia. Patrząc na to z takiej perspektywy, która ma na celu nasz dobrostan, odpowiedzialność to właśnie reagowanie w odpowiedzi na to, co się nam przytrafia i podejmowanie takich akcji, by dążyć do zadowolenia i spokoju. Skąd się biorą programy, przekonania? Przekonania. Bo my, kiedy przechodzimy na świat, jesteśmy czyści. Jesteśmy istotami, które potrafią tylko kochać i oczekują tylko miłości. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nasi cudowni rodzice, którzy w danym momencie dają nam to, co potrafią najlepiej, czyli również swój bagaż doświadczeń, uprzedzeń, przekonań. Oraz wiążą z nami jakieś swoje własne ambicje, nadzieje i oczekują, że my jako ich latorośle spełnimy to, czego im nie udało się z pewnych powodów osiągnąć w życiu. Albo że przejmiemy ich buty. I będziemy kroczyć dalej w nich, tak jakby nie nastąpiła tutaj żadna zmiana kadrowa. Postrzeganie negatywności zależy w dużej mierze od naszego backgroundu, czyli od tego, jak zostaliśmy wychowani, skąd pochodzimy i jakie poglądy na życie mieli nasi rodzice. Na przykład w rodzinie bardzo konserwatywnej bycie gejem może być uważane za bardzo negatywne. Natomiast w rodzinie liberalnej ukrywanie bycia gejem może być uważane za negatywne. W rodzinie finansistów zostanie artystą, minimalistą może być uważane za negatywne, a w rodzinie artystów i poetów odcięcie się od świata kreatywności i wybranie drogi związanej z finansami, cyferkami i bankowym krwiopijstwem może być uważane za negatywne. Bez względu na to, skąd pochodzimy, nasze maski sprawiają, że mamy poczucie przynależności do jakiejś grupy. W tej grupie odczuwamy poczucie bezpieczeństwa oraz bycia obdarzanym wartością przez innych członków tej grupy. Wyjście na zewnątrz tego pudełka wydaje się nam czasami bardzo przerażające. Ale co, jeżeli ta maska jest jak kamień w bucie i sprawia, że żyjemy w ciągłym stresie i nie jesteśmy w stanie wyrażać w pełni tego, kim jesteśmy? Wówczas taka maska staje się dla nas więzieniem. No i wszystko jest fajnie, kiedy nam to pasuje,
od początku? Czasem pasuje. Zdarzają się takie przypadki? Ale czasem trzeba się nauczyć powiedzieć nie. Wielu z nas łapie się w taką pułapkę i my też swego czasu w tej pułapce tkwiłyśmy. Jaka to jest gehenna, jaka to jest czasami droga przez góry i lasy i kamienie, kłody pod nogami, które często rzuca nam otoczenie, czasami rodzina, a czasami najczęściej sami. My sami. Jesteśmy najczęściej uczeni przez naszych rodziców, że trzeba być konsekwentnym, że swoich postanowień należy się trzymać i w wielu przypadkach faktycznie tak jest. W sprawach, które zamierzamy rozwijać, w których zamierzamy osiągnąć jakieś mistrzostwo, warto jest swoje dzieci wspierać, żeby się w pewnym momencie nie zdemotywowały. Natomiast co, jeżeli to naprawdę nam nie służy? Nasi rodzice, którzy dorastali w zupełnie innych realiach, byli przyzwyczajeni do tego, że podejmują decyzję jedną raz na całe życie. I dotyczyło to i związku, i pracy. Podróże też nie były takie łatwe. Mhm. Przekazywana informacja docierała do o wiele mniejszego grona. My w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie znacznie więcej przeżyć przygód różnorakich, łącznie z zobaczeniem całego świata dookoła. I może stąd bierze się ten stres związany z podejmowaniem decyzji. Co mam robić? Gdzie mam mieszkać? Kim mam być? Jaki zawód wybrać? Z kim mam być? Żeby wybrać trafnie. Więc się okazuje, że nie. Teraz te prawa, które gwarantowały naszym rodzicom stabilne życie, w naszych pokoleniach już nie obowiązują. Są wręcz niepraktyczne. Tak. I wcale to nie oznacza jakiegoś rozpasania. Oznacza to tylko bardzo szerokie spektrum możliwości. I to, że w ciągu jednego życia można przeżyć 20 razy tyle więcej przygód, albo 300 razy więcej, niż kiedyś człowiek, którego świat był zawężony do bardzo małego grona ludzi, małego terenu i małych możliwości kolekcjonowania przeżyć. Tak, dlatego jeżeli trzymają Was jeszcze jakieś wyrzuty sumienia, bądź piętnujecie się wewnętrznie za coś, czego za złamanie jakiejś przysięgi, tudzież decyzji, bo co rodzice albo inni powiedzą, albo powiedzieli, to rozgrzeszcie się, bo jest to uzasadnione. Uważam za dość okrutne coś takiego jak przysięganie, że się będzie z kimś na zawsze bez względu na wszystko. Bo naprawdę takie bez względu na wszystko to jest coś bardzo nieprzewidywalnego i tutaj może się okazać, że pośród dwóch niegdyś kochających się i rozumiejących się osób nagle następuje rozłam. Tak, albo że na przykład jedna z tych dwóch osób zaczyna być pochłonięta przez jakieś swoje demony i jeżeli taki ktoś nie wiadomo skąd nagle zacznie na przykład pić albo bić kogoś albo przekraczać pewne granice, które można tak wciąż i wciąż tylko i wyłącznie wybaczać, to wówczas taka obietnica jest ogromnym okrucieństwem i tak. Uważam, że nie powinno się przysięgać bez względu na wszystko. Mhm. Niech to będzie, niczego. Niech to będzie decyzja, która cały czas wynika z potrzeby serca. Zdawać by się mogło, że kolejną kłodą, jaką rzucamy sobie pod nogi, są tak zwane kontrakty duszy. I jeżeli staje nam na drodze osoba, z którą łączy nas coś silnego, niewytłumaczalna więź, która zdaje się być niemożliwa do zerwania, a jednak relacja ta jest toksyczna, można wówczas posłużyć się takim małym trikiem, o którym opowiada Dolores Cannon. Zrywanie kontraktu. So the idea is to get rid of the karma. This means forgiving
and letting go. And a lot of people say, I can't forgive that person, you don't know what they did to me. But that's still holding on to karma, and it only affects you. So what if your parents treated you horribly when you were growing up? So what if you had a drunken husband who beat you? Let it go. It serves no purpose. What did you learn from the situation? Everything that happens to you in your life is a lesson. And if you learned one thing from it, that was the purpose of it. If people say, well, I didn't learn anything, well, then they're going to have to repeat it again. This is what karma is. Because this is the school. Mm-hmm. It's a school where you can't skip a grade, but you can have to repeat a grade if you don't get it right, don't understand it the first time. And they say, they don't care how long it takes you to learn the lesson in this grade, you have eternity to learn it. But do you want to take eternity working on one little part, or do you want to move on so you can graduate? That's what it's all about. Everybody has bad things that happen in their life. That's part of the lessons. And I hear it all. I hear people, all the stories that people tell me when they come to see me. But if you, I tell them, what did you learn from the situation? Many of them don't even look at it that way. If they learned one thing, that was the purpose for the whole thing. Some of the cases I've had where the people were sexually abused as a child, they were beaten every day. When we do the session, it comes up and says, they learned how to survive. They learned how to grow. They learned how to be on their own. So everything, even though it has a negative connotation to it, will have a positive lesson if you look for it. So you have to forgive that person, release them, and let them go. And this doesn't mean you have to do it consciously, because it's hard to do face-to-face. Also, some of the people that you're having problems with may have already died, and you're still holding on to that. So what is the best way to do that? Is it to be in front of the mirror or write a letter or just talk out loud? I mean, how can we do it really from a hard, deep level, sincere, authentic, to release all that? What's your best technique? I tell people, because you can't do it face-to-face, it's too hard. Mm-hmm. They've died, you can't do it. So I tell people, get by themselves and do it mentally. Picture the person. You got to remember that when you came into this life, you signed contracts with people. Mm-hmm. You don't realize it, but this is part of your plan when you come to Earth. You make a plan and you make contracts with different people. This is what we hope to accomplish this time. Well, what I tell them to do is visualize this other person and say to them, we tried, we really tried, it didn't work. And see yourself tearing up the contract and throwing it away. Hmm. And when you do that, you say, I forgive you, I release you, I let you go. You go your way with love, I'll go my way, we don't have to be connected anymore. And if you do that and you really mean it, they may be out of your life and they won't bother you anymore. If they can't push your buttons, it's just a game, they can't push your buttons anymore. But once you have let it go, then it's their karma, it's not your karma anymore, they have to work it out themselves. It's hard. I know it's not easy, but this is something you must do if you want to progress onward. Otherwise, you're dragging all this baggage and garbage along with you from lifetime to lifetime. You've got to get rid of it. But then you have to forgive yourself. Yeah. Remember, it takes two people to create any kind of a situation. Mm-hmm. It's hard, too. You don't want to admit you had anything to do with it. But once you do that, you do all the releasing, then you'll get rid of the old karma. It can't affect you anymore. And try not to make any more karma, because we don't want to drag any more of this into the next life. Dolores Cannon, czyli pionierka w dziedzinie hipnozy regresyjnej,
autorka 18 bestsellerowych książek dotyczących wędrówki dusz. Momentem uskrzydlającym i bardzo uwalniającym jest zdanie sobie z tego sprawy, że my mamy prawo zmienić zdanie. Właściwie w każdej sprawie. Mamy do tego prawo. I słuchając swojego serca, sprawdzając to regularnie, jak się w danych sytuacjach czujemy, albo w danym towarzystwie, albo na danej drodze, z takiej drogi można zawrócić. I jest to przymierzanie rzeczywistości. Mhm. Szczególnie trudno jest na początku, kiedy wchodzimy w życie dorosłe i mamy zdecydować, jaki kierunek studiów wybierzemy, z kim zwiążemy się w związku partnerskim. I to są początek dorosłości to taki najbardziej znamienity moment, kiedy faktycznie łapie nas to przekonanie, że my nie mamy prawa zmieniać zdania. I że zmieniając zdanie, my kogoś krzywdzimy. Mhm. Bo najczęściej tak nie jest. Tak. Bardzo często sami się ranimy i zapędzamy w kozi róg, rozpamiętując, wyobrażając sobie, w jaki sposób zranimy innych, zmieniając nasze zdanie. Najczęściej nie powinniśmy sobie tym zaprzątać głowy, dlatego że jeżeli inni zdecydują, że źle się czują z naszymi zmianami, to jest ich wybór. A życie jest nasze i to my będziemy ponosili konsekwencje własnych decyzji. Młody człowiek, który właśnie wybiera kierunek studiów albo wchodzi w jakąś relację, bierze ślub albo podejmuje jakąkolwiek decyzję, na której opiera zaufanie rodziców, rodzice inwestują i pieniądze i już chwalą się w rodzinie, że moje dziecko podjęło taką i taką drogę, narasta cała masa napięcia, takiej dumy, nie wiadomo czego. A właściwie wiadomo, to jest takie oczekiwanie na sukces. I wtedy taki biedny robaczek myśli sobie, kurczę, teraz to ja już muszę. Tak, czuję presję. Wcale nie. Bo skąd młody człowiek, który startuje w dorosłe życie, ma wiedzieć, czego chce, jeżeli do tej pory tak niewiele doświadczył? Za kilka lat może przekonać się, że te buty rodziców naprawdę najbardziej mu pasują, ale żeby to odkryć, musi przymierzyć inne pary butów. Dokładnie. Czyli wszystkie nasze życiowe zmiany i wszystkie nasze życiowe wybory to jest przymierzanie nowej rzeczywistości. Czy chcę być ceniony za dokonania naukowe, a może chcę być ceniony przez najbliższych w rodzinie i mam ochotę być najlepszą mamą na świecie. Albo podróżnikiem, który nigdy się nigdzie nie uwiąże i będzie umierał zadowolony, bo zobaczył już wszystko, co było do zobaczenia. Każdy z nas jest inny i najfajniejsze jest to, że nie da się wybrać źle. Dlatego, że każdy nasz wybór doprowadza nas do kolejnego doświadczenia i odkrycia na nasz własny temat. Tak. Nawet jeżeli uznamy, że coś nam nie pasuje, zawsze z tej drogi możemy zawrócić i tę historyjkę składamy jako taką przeczytaną książkę i wkładamy do biblioteki naszych doświadczeń. Te doświadczenia lądują na półce i możemy czasami sobie z sentymentu powracać do tych książek, powertować je i zobaczyć nas przez pryzmat tych wielu doświadczeń. Mm-hmm. Albo możemy niektórych książek nie mieć już więcej ochoty czytać. Mm-hmm. I tutaj dochodzimy do kolejnego hasełka na dziś, czyli trauma. Oczywiście życie dynamiczne, życie, które nie jest cały czas tylko monotonne w jednym miejscu, super bezpieczne, czasami potrafi zaprowadzić nas w takie miejsca, w których spotka nas coś niefajnego. I zamiast rozpamiętywać traumę i nieść ją na swoich barkach,
już do końca życia sobie po prostu obciążając nią sumienie, czy też swoją rzeczywistość, a czasami my komuś traumę narobiliśmy, wyrzuty sumienia nas potrafią zeżerać latami. Chodzi o to, że trauma to jest takie narzędzie, które ma być traumą. Trauma ma być traumatyczna. Ma boleć. O to chodzi w traumie. Trauma jest taką książką, którą odłożymy sobie na półkę i powiemy, nigdy więcej nie chcę czytać tej książki. Co zrobić z taką traumą? Najczęściej nie chodzi o to, żeby ją rozpłynąć tak, żeby ona przestała istnieć, żeby ona kompletnie zniknęła. Właściwie nie wiem, czy to jest możliwe wręcz, żeby kompletnie ją zniknąć. Natomiast możemy potraktować taką traumę jak na przykład stare spodnie. Czyli nadal istnieją, nie zniknęły, ale już na nas nie pasują, nie podobają nam się i nie chcemy w nich już więcej chodzić. Najczęściej czas samoistnie doprowadza do czegoś takiego, że to już nie są moje spodnie. Ale oprócz czasu mamy też naszą wolę, a wola jest silniejsza od czasu. I jeżeli użyjemy do tego naszej woli, to możemy spodnie wyrzucić z sekundy na sekundę. Podobnie jest z przeżyciami, które nam się nie podobają, ale które szczerze możemy sobie przyznać, że do nas nie pasują. Czyli samo w sobie uczucie nie znika, lecz to my znikamy z pola widzenia tego uczucia. To my przenosimy się w inny realm, gdzie nie jest to już nam bliskie. I to dzięki naszej wolnej woli to może nie być nam już bliskie. Już nie chcemy do tego wracać. Nie czytać tego więcej, nie katować się. Tak, jesteśmy bogatsi w doświadczenie. Dziękujemy. Idziemy dalej po szczęście. Bo nasze doświadczenia to jest taka cudowna biblioteka, którą sobie budujemy. I niektórzy ludzie możliwe, że są tylko autorami jakiejś jednej cienkiej broszurki, jeżeli wybiorą życie, w którym nie będzie zbyt wielu zmian i w którym niezbyt dużo się dzieje. Można na temat konkretny nazbierać taką ilość doświadczeń, że jest się jak James Joyce i jego Ulyssesy czy inne Finnegan's Wake'i, wielotysięcznostronicowe woluminy. Jeden lub dwa na całe życia czas. Wow, taką spuściznę też można mieć. Albo można mieć na przykład tak jak ja, czyli metaforycznie być autorem rozlicznych wesołych nowelek, każdej z innej beczki, zapełnić tymi nowelkami całą półkę i być i później ich wdzięcznym czytelnikiem, który będzie sam się śmiał do siebie, czytając poszczególne opowiastki i jest ich naprawdę bardzo dużo i z żadnej bym nie zrezygnowała. A co jeżeli projektując sobie naszą rzeczywistość i wyobrażając sobie to, co może przytrafić się nam w przyszłości, dokonując tych wyborów, nagle nasz umysł zapędzi się w takie miejsce, gdzie zaczniemy sobie wyobrażać czarne wersje scenariusza. Bo na pewno wielu z nas, już tych bardziej świadomych, w tym momencie robi tfu, 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 o nie, dlaczego mi się tak pomyślało, dlaczego mi się to zobaczyło, teraz to się na pewno wydarzy, bo sobie to wykreowałem. Tak, biorąc pod uwagę to, że cały czas powtarzamy i uczymy się kreowania rzeczywistości, możemy nagle spanikować, że skoro o tym myślę, a czasami jest to taka myśl, która się przyczepia jak mucha natrętna i powraca, i powraca. Na przykład myślimy o jakimś wypadku, albo tak, o jakiejś chorobie, albo o innej niechcianej, o innym niechcianym wariancie. Czy myśmy już to stworzyli przez sam fakt, że nam się to wyświetliło? Nie. Nie. Nie, nawet jeżeli powraca jak uporczywa mucha. A dlaczego? Co z tym zrobić? Zacytuję tutaj pana Bentinho Massaro, który fajnie to ujął w słowach mówiąc: see it, feel it, be it. Czyli ujrzyj to, poczuj to, stań się tym.
Po pierwsze, jeżeli już nam się wyświetliło, to trzeba sobie zadać pytanie, czy ja to czuję. Bardzo często wyświetlają nam się różne tragiczne wersje wydarzeń, ale szczerze nie czujemy tego. Więc przyznajmy to sobie świadomie, powiedzmy to sobie, nie czuję tego. Jeżeli nie czuję tego, to raczej sobie tego nie stworzymy. Natomiast jeżeli na przykład się tego przestraszyliśmy i to oznacza, że w jakiś sposób jednak się nam to poczuło, niechcący, ale no, weszło, wlazło, tak? Przez moment poczuliśmy, jakby to było źle, jakby się to coś wydarzyło. To wtedy co robimy? Możemy włączyć pauzę w kreacjonizmie. I to też jest dobra praktyka w momencie, kiedy przerabiamy coś w myślach, jakąś traumę właśnie obrabiamy. Też wrzucamy pauzę, taki zabieg. Ewentualnie możemy też powiedzieć nie dziękuję. No właśnie, najpierw wcisnąć pauzę, a potem powiedzieć nie dziękuję. I ta fraza nie dziękuję wielokrotnie nam uratowała tyłeczki i bardzo serdecznie ją polecamy, ponieważ zawiera w sobie słowo dziękuję. Mhm. A co to oznacza? Dziękuję, że została mi zaproponowana taka wersja, ale nie skorzystać. Nie. Dziękuję, lecz nie. Dzięki temu możemy uczyć się na doświadczeniach, których nie przeżyliśmy. I to już jest też wyższa szkoła jazdy. Nie trzeba dostać bęski 1000 razy, żeby się nauczyć, że się nie robi tak, 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 że nie chcemy tego, tego, tego i że nam nie pasuje jeszcze to czy tamto. Możemy sobie to wyobrazić, bo to jest przecudowne narzędzie, nasza wyobraźnia. I w tej wyobraźni podejmujemy decyzje dotyczące naszej przyszłości. Jeżeli nie podoba nam się dane wyobrażenie, to tak jak w menu i w restauracji mówimy nie, dziękuję, tego nie wybieram. Upewnić się, że tego nie czujemy i jesteśmy w domciu. Bardzo dobrym zaklęciem odwołującym jest zaklęcie, które zdradziła mi moja pierwsza terapeutka i brzmiało ono: odwołuję to od prawa mocy. Dobra. Faktycznie, jak się jakaś myśl przyplącze, a nie mam czasu na to, żeby skupić się i przetrawić odpowiednio emocje, uczucia, myślę szybko, odwołuję to od prawa mocy i zajmuję się swoimi sprawami. Też działa. Również tracimy sporo czasu na zgadywanie, kim jestem. I na czekanie, aż się dowiem. Aż się to objawi. Możliwe, że zamiast zgadywać, kim jestem, moglibyśmy zacząć decydować, kim jestem. Bo te decyzje, jak już wspominałyśmy, nie są nigdy złe, bo można zawsze zmienić zdanie. Tak. No pięknie, jak jesteśmy w stanie podróżować przez życie razem i wspólnie wspierać się w zmianach, bo każdy z nas się zmienia i my się zmieniamy, i nasz partner się zmienia i tego wszystkim Wam życzę, bo jakbyśmy się w ogóle nie zmieniali, ani nasz partner by się nie zmieniał, no to byśmy stali w miejscu. To też nie o to chodzi. Fajnie, jak jesteśmy w stanie wspólnie wziąć się za ręce, zmieniać się razem, ciągnąć się w górę, czasami za uszy, a czasami za rękę tylko, ale pozostać w tym wszystkim razem. Lecz nie można również być czyjąś własnością, jeżeli coś jest już do tego stopnia rozjechane, że nie ma co zbierać na półkę. Tak. Każdy związek pokazywał mi coś na mój własny temat. Jestem bardzo wdzięczna za te lekcje. I teraz zamiast zgadywać, kim jesteśmy, zacznijmy decydować, kim jesteśmy. A zamiast czekać, aż coś się wyjaśni, czekamy tylko i wyłącznie na własne decyzje najczęściej. Tak, ponieważ życie to droga. I bardzo ważne jest, żebyśmy zaakceptowali ten fakt, ponieważ nasze życie zaczyna się w momencie, kiedy się rodzimy, bierzemy pierwszy haust powietrza,
a kończy w momencie, kiedy przestajemy oddychać. I pomiędzy tymi punktami właśnie dzieje się tyle cudownych rzeczy, ale nie ma takich punktów, które są punktami zamykającymi. Nie ma mety, nie ma celu. Bo w momencie, kiedy naszym celem wydaje nam się jest założenie rodziny, tudzież zrobienie kariery zawodowej, kiedy osiągamy ten punkt, okazuje się, że są kolejne potrzeby, pragnienia, marzenia i znów jesteśmy w drodze, więc im szybciej zaakceptujemy ten fakt, tym łatwiej nam będzie znosić pewne sytuacje, w których możemy zmienić decyzję. Ja już się w życiu narażałam z własnej woli na bardzo dużo zmian i z perspektywy czasu właściwie wszystkie wyszły mi na dobre. Tak. Nawet te tak zwane złe decyzje wyszły mi na dobre, bo się czegoś o sobie nauczyłam, bo bohatersko zawróciłam z tej drogi i też jestem tym sytuacjom wdzięczna. Zresztą Steve Jobs kiedyś powiedział, że można tylko połączyć kropki, patrząc wstecz. Tak. Wtedy się okazuje, że wszystko miało sens. Problem mogą mieć też te osoby, które zawsze lubią mieć rację, a jeżeli już sobie wyrobiły negatywną opinię na jakiś temat, to będą musiały przyznać się same przed sobą, że może niekoniecznie mają rację, tylko po prostu uwierzyły w coś, co im nie służy. Takie poglądy to na przykład, żeby dostać dobrze płatną pracę, to trzeba mieć znajomości. Albo nie ma nic za darmo. To nie są prawdy uniwersalne o życiu. To są czyjeś opinie. Zatem może nie o rację tutaj chodzi. Zamiast boleć nad tym, czy się miało rację, czy też nie, lepiej jest zastanowić się, czy taka opinia mi służy. Bo jeżeli nas blokuje i zamyka nam drogę do spełnienia naszych marzeń, to znaczy, że nam nie służy. Patrząc na świat przez pryzmat wibracji i częstotliwości oraz głęboko czując to, w co się wierzy, można zacząć kreować swoją rzeczywistość. To nie my musimy dostosowywać się do tych zasad, które ktoś nam nakładł do głowy, lecz to świat zacznie dopasowywać się do tego, w co my wierzymy. I to, w jaki sposób ten świat postrzegamy, to takim on jest dla nas. Takim staje się dla nas. Dla kogoś innego może nie, ale dla nas tak, bo nasz świat jest nasz. I nasz świat wewnętrzny kształtuje to, co przynosi nam świat zewnętrzny. I warto jest opuszczać strefę komfortu, która po jakimś czasie okazuje się, że wcale nie była tak komfortowa, bo opuszczając ją odkryliśmy coś, co jest rzeczywiście komfortowe. Jakieś nowe supermoce, nowe zajawki, nowe talenty w nowe każdym wieku. Naprawdę, jeżeli coś nas pasjonuje, to wiedzę bardzo szybko pochłaniamy. Dlatego nie ma problemu w tym, żeby nagle zmienić specjalizację. To jest taka piękna gra z życiem. Można to porównać do gry w szachy albo do gry na przykład jakiejś fizycznej, do sparingu. No trudno, czasem upadnę, ale to wstanę i staję dalej do zabawy dalszej z życiem. Tak samo w szachy. Czasem wygram, czasem przegram. Fajnie się grało, gramy dalej. Tak. No. Miau. Nasza towarzyszka. Żegnamy się z Wami na dziś. Dziękujemy, że jesteście z nami. I do zobaczenia w następnej kupie chrustu. Pa, pa, pa. Naciśnij guziczek subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o naszych nowych filmach. Dziękujemy za Wasze lajki i share'y. Dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć dalej. Możecie też zostać naszym patronem poprzez link do Patronite poniżej naszego filmu w opisie. Dziękujemy, że jesteście z nami.